Oto jednostka wojskowa, która dotychczas istniała jako skład osobiec twierdza, ma swego patrona. Nadane jest jednostce imię, a tym patronem jest pułkownik Marian Prolwit. Urodził się 25 września 1895 roku. Popatrzmy. Być może to jest zbieżność, ale właśnie jutro wypada uroczystość jego przyjścia na świat jako młody chłopak. Już pociąga go mundur i bardzo szybko po tych tak etapami zdobywał coraz to większe stopnie, sprawował różne funkcje, a między innymi znalazł się w roku 1928, to właśnie w tym garnizonie, jako dowódca. Pełnił to funkcję przez 2 lata. Ale to dobrze, że sięgnięto pamięcią właśnie do tego wydarzenia. To dobrze, że powstała taka myśl, żeby temu garnizonowi, którym dzisiaj nas gość, nadać imię wielkiego Polaka. Przeżył czasów wiele. Popatrzmy, był uczestnikiem 2 wojen światowych. Był w niewoli. I wszystko to przeszedł. I tyle lat życia, no nie wiem, jak wyglądały te lata ostatnie pułkownika, ale jakby na to nie patrzeć, tak. To jest wielki dar Boży. Bo przecież, chociaż życzymy sobie nawzajem te 100 lat, a nawet więcej, wiemy, że to nie od nas zależy. Ale musiał być człowiekiem oddziały. Baczność! Pododdziały! Spocznij! Osłonięta i poświęcona dzisiaj tablica pamiątkowa na zawsze pozostanie ważnym dowodem patriotycznych postaw, męstwa i odwagi Polaków. Kończąc swoje wystąpienie, pragnę pogratulować przede wszystkim wytrwałości i sukcesu wszystkim osobom zaangażowanym w dzisiejszą uroczystość z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Szczególne gratulacje chciałbym złożyć na ręce poprzedniego kierownika składu, pana majora rezerwy Bogdana Oźlańskiego. Jest Bogdan tutaj wśród nas. Który zainicjował proces przyjęcia dziedzictwa tradycji i nadania mienia patrona. Również podziękowania składam panu majorowi Piotrowi Sobańskiemu, który pomyślnie zakończył jakże chwalebne dzieło. Gratuluję
Gratuluję wszystkim żołnierzom i pracownikom Wojska Składu dotychczasowej realizacji zadań i życzę pod patronem pułkownikiem Marianem Porwitą samych pomyślnych dni. Otrzymał rozkaz zablokowania mostu poniatowskiego i zagrodzenia drogi dla oddziałów, które podporządkowały się marszałkowi Piłsudskiemu, wkroczenia do Warszawy. Dziadek był świadkiem rozmowy prezydenta Wojciechowskiego z marszałkiem Piłsudskim, jak wielokrotnie mówił nam i co napisał w swojej ostatniej książce Spojrzenia przez moje życie, nie pamięta nic z tej rozmowy. Był tak przejęty dramatyzmem sytuacji, że nic nie zapamiętał. Rozmowę, którą później odbył z marszałkiem Piłsudskim, nie przekazał, pozostawił to jako tajemnicę. Natomiast odmówił zgody na przepuszczenie wojsk wiernych marszałkowi. Tak samo postąpili jego podopieczni, kadeci oficerskiej szkoły piechoty, do których marszałek bezpośrednio zwrócił się o przepuszczenie jego. Po wypadkach majowych został przesunięty ze szkolnictwa do pracy w Instytucie Wojskowości. Pracy, którą też lubił, bo przecież po wojnie jego życie było życiem historyka, ale w okresie międzywojennym swój czas dzielił swoją służbę, dzielił między służbę liniową w różnych jednostkach, które tutaj były dzisiaj wymienione, i pracę dydaktyczną. Po takim dwuletnim pobycie w pracy w instytucie z pomocą swoich kolegów pułkowych ze szkoły jeszcze legionowej został właśnie skierowany do zorganizowania szkolnego batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza i pracę z tą przyjął z wielkim zadowoleniem. Po pierwsze, lubił pracę dydaktyczną, lubił wychowanie żołnierzy. Jego trzy książki, do których zapewne nie będą sięgali historycy, albo rzadziej niż do książek, które napisał po wojnie, czyli o powinnościach żołnierza, to jest pierwsza książka, Tajemnica musztry oraz Duch żołnierski. One wszystkie były poświęcone kształtowaniu sylwetki żołnierskiej. Tutaj w Osowcu mógł wykorzystać swoją wiedzę, swoje zamiłowanie do organizacji tej jednostki szkoleniowej, ale też z wspomnień rodzinnych często pojawiało się, a pamiętacie jak w Osowcu, częściej babcia to przypomina, jak byliśmy w Osowcu, to tamto. Natomiast z jego ostatniej książki Osowiec jawi się, i to jest rzadkie w tym co pisał, bo bardzo dużo zdań poświęcił opisowi tego miejsca. Przyrodzie, zimie srogiej, nie wiem czy nadal tutaj rosną konwalie na wiosnę i czy są bzy jako pozostałość wysiłków ogrodników carskich, jak pisał. Też się dziwiłem, jak opisywał, że udawał się na przejażdżki konne po dróżkach twierdzy. Teraz już rozumiem, że mógł się udać na te przejażdżki po dróżkach twierdzy.